Film rozpoczyna się sceną retrospekcji, w której facet o imieniu X spędza intymne chwile ze swoją dziewczyną, Merin, w lesie. Następnie scena przenosi się do teraźniejszości, gdy X budzi się zaspany na podłodze swojego pokoju. Oboje byli kochającą się parą i byli razem, odkąd byli nastolatkami. Jednak po tym, jak Merin straciła życie w brutalnym morderstwie, jej chłopak stał się głównym podejrzanym. Chociaż sąd nie znalazł wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo, X jest znienawidzony przez wszystkich w swoim mieście. Liczni reporterzy regularnie próbują go zastraszyć, aby opowiedział swoją wersję wydarzeń. Ponieważ jego dom jest zawsze oblężony, młody człowiek często ucieka do domu swoich rodziców w poszukiwaniu odrobiny spokoju. Jednak kiedy tam dociera, musi również zmierzyć się z osądem swojej rodziny. Pomimo pomocy w wydostaniu się z więzienia, jego matka i ojciec również uważają, że X jest sprawcą przestępstwa. Jego starszy brat, Terry, obiecuje jednak, że będzie u jego boku bez względu na to, co się stanie. Jedyną osobą, która wierzy w niewinność X'a, jest jego najlepszy przyjaciel Lee, który jest również prawnikiem. To właśnie Lee pomógł mu wydostać się z więzienia, broniąc jego sprawy po tym, jak został aresztowany za morderstwo. Jednak kiedy obaj przyjaciele spotykają się, Lee ujawnia, że laboratorium kryminalistyczne, w którym zabrano ciało Merin, zostało właśnie podpalone, a wszystkie próbki krwi zostały zniszczone. Co więcej, policja uzyskała nowe zeznania od anonimowego świadka, który twierdzi, że widział, jak X wciągał swoją dziewczynę do samochodu w noc morderstwa. Tego wieczoru ojciec Merin, Dale i niektórzy z jej znajomych udają się do domku na drzewie, w którym została znaleziona martwa, aby oddać jej hołd. Przypadkowo X również ukrywa się w domku na drzewie i od kilku godzin mocno pije. Wie, że nie jest tam mile widziany, ponieważ Dale również obarcza go odpowiedzialnością za śmierć córki. Później, gdy wszyscy wychodzą, X zaczyna niszczyć pomnik Merin, a nawet oddaje na niego mocz. Nagle pojawia się jedna z jego długoletnich przyjaciółek, Glenna, która próbuje powstrzymać go przed dalszymi kłopotami. Ale jedna rzecz prowadzi do drugiej i w końcu się kochają. Następnego ranka, gdy X się budzi, zauważa, że na jego czole zaczynają rosnąć rogi. To go przeraża i natychmiast pyta Glennę, czy ona też je widzi. Jednak zamiast odpowiedzieć na pytanie, dziewczyna zaczyna zwierzać się ze swoich najczarniejszych myśli, pożerając pudełko pączków. Zdezorientowany X udaje się do lekarza po pomoc i siada w recepcji, aby wypełnić formularz przyjęcia. W międzyczasie rozwydrzone dziecko zaczyna krzyczeć i rozrzucać wszystkie swoje zabawki po poczekalni. Zrozpaczona tym, że nie jest w stanie kontrolować swojej córki, kobieta siedząca obok X ujawnia, że jej prawdziwym pragnieniem jest zostawić tę rozpieszczoną małą dziewczynkę tutaj i odejść. To po raz kolejny przeraża naszego bohatera i po cichu wychodzi stamtąd. Później, gdy słyszy, jak pielęgniarka mówi, że jest zdradzana przez swojego chłopaka, X w końcu zdaje sobie sprawę, że wszyscy ujawniają mu swoje sekrety. W gabinecie lekarskim zostaje uspokojony i zaczyna śnić o czasie, kiedy po raz pierwszy spotkał Merin. Było to w kościele i oboje wymienili kilka spojrzeń podczas nabożeństwa. Przed wyjściem znalazł zepsuty naszyjnik, o którym Merin zapomniała w ławce. Następnie sen X'a przenosi się do dnia, w którym on i jego przyjaciele bawili się na plaży. Jeden z jego przyjaciół, Eric, rzucił mu wyzwanie, by zjechał z rampy w wózku sklepowym. Pomimo błagań Glenny, by tego nie robił, zdecydował się przyjąć wyzwanie, ale ostatecznie wpadł do morza i utknął. Widząc, że jego przyjaciel jest w niebezpieczeństwie, Lee szybko wskoczył do wody i jakoś udało mu się go wyciągnąć. Tego popołudnia Lee naprawił krucyfiks Merin, aby jego przyjaciel mógł jej go oddać w zamian za petardę. Od tego dnia oboje zaczęli się do siebie zbliżać i już nigdy się nie rozstali. Podczas rozmowy X odkrył, że matka Merin zmarła na raka rok wcześniej i niedawno przeprowadziła się do tego miasta ze swoim ojcem. Gdy zbliżyli się do siebie, X postanowił zabrać Merin do domu w środku lasu, który stał się ich ulubionym miejscem. Kiedy X budzi się w teraźniejszości, odkrywa, że jego rogi są nadal nienaruszone. To bardzo go denerwuje, więc postanawia poprosić o pomoc miejscowego pastora, ojca Molda. Ale gdy tylko starzec zobaczy rogi, przestraszy się i powie, że nic nie można teraz zrobić. Według ojca Molda, X jest karany przez Boga. W następnej scenie X udaje się do swojego najlepszego przyjaciela i z zaskoczeniem dowiaduje się, że Lee nie widzi jego rogów. Dochodzi więc do wniosku, że dobrzy ludzie nie mogą ich zobaczyć. Podczas wizyty w domu rodziców X podchodzi do matki i odkrywa straszne rzeczy na jej temat. Mówi, że jest zmęczona słuchaniem o problemach syna i nie może dłużej znieść jego widoku. X jest zdruzgotany i odchodzi, ale po drodze wpada na swojego ojca. Ojciec ujawnia, że nienawidzi syna za to, co zrobił Merin, ponieważ dziewczyna była najlepszą częścią życia X'a. Przyznaje również, że podpalił laboratorium kryminalistyczne,
ponieważ czuje się zobowiązany do ochrony syna. Słysząc to wszystko, roztrzęsiony Ik postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz chce użyć swoich mocy, aby dowiedzieć się, kto zamordował jego dziewczynę. Ik natychmiast wsiada do samochodu i jedzie do baru w nadziei na znalezienie odpowiedzi. Jednak jak zwykle, jest śledzony przez niezliczonych reporterów. Mając dość ciągłego nękania, Ik wpada na pewien pomysł. Sugeruje, aby dziennikarze walczyli ze sobą, a zwycięzca będzie mógł przeprowadzić z nim ekskluzywny wywiad. Plan zaskakująco działa i powstaje chaos, który pozwala Igowi wejść do baru. Nie tracąc czasu, używa swoich mocy, aby zmusić wszystkich do ujawnienia wszelkich informacji na temat nocy, w której zginęła Merin. Ik otrzymuje wiele relacji od różnych klientów, ale żadna z nich nie wydaje się być dla niego przydatna. Gdy ma już wychodzić, starszy mężczyzna wyjawia, że kelnerka widziała go i Merin tej pamiętnej nocy. To ona zgłosiła na policję, że widziała Iga ciągnącego martwe ciało Merin w swoim samochodzie. Następnie Ik wraca do swojego samochodu i zaczyna myśleć o dniu, w którym miał oświadczyć się miłości swojego życia. Tylko Lee i Terry wiedzieli o niespodziance i mieli pojawić się w barze, aby świętować. Jednak kiedy para się spotkała, Merin ujawniła, że przeprowadza się do Los Angeles i nie chce już kontynuować ich związku. To ostatecznie doprowadziło do kłótni, ponieważ Ik uważał, że jest zakochana w kimś innym. Kiedy sprawa się zaostrzyła, Merin po prostu wstała i wyszła. Wkrótce potem Terry pojawił się w barze, myśląc, że propozycja się powiodła. Jednak zrozpaczony Ik całkowicie go zignorował i wyszedł bez żadnych wyjaśnień. Następnie wsiadł do samochodu i jeździł bez celu, aż znalazł spokojne miejsce do zaśnięcia. Następnego ranka Ik został obudzony przez dwóch policjantów, którzy zapytali, kiedy ostatni raz widział Merin. To wprawiło go w panikę i natychmiast zdał sobie sprawę, że stało się jej coś złego. Czując się winny, że pokłócił się z nią zeszłej nocy, Ik stał się emocjonalny i powiedział, że to wszystko jego wina. Niestety, policjanci odebrali to jako przyznanie się do zbrodni i od tego momentu Ik stał się głównym podejrzanym o zabójstwo Merin. W teraźniejszości Ik konfrontuje się z kelnerką, która zgłosiła go jako podejrzanego. Pyta, dlaczego okłamała policję, że widziała, jak wciągał Merin do samochodu. W odpowiedzi uśmiecha się arogancko i mówi, że po prostu chciała być sławna i pojawić się w telewizji. Rozwścieczony Ik próbuje zadać jej więcej pytań, ale ona pospiesznie stamtąd odjeżdża. Po odkryciu prawdy Ik udaje się do restauracji, w której jego brat pracuje jako muzyk. Ujawnia, że dowiedział się o anonimowym świadku i teraz chce, aby jego brat udał się na posterunek policji w celu złożenia zeznań. Jednak Terry odpowiada, zrzucając poważną bombę. Przyznaje, że podwiózł Merin do domu tej pamiętnej nocy. Słysząc to, Ik wpada w furię i agresywnie atakuje brata. Terry twierdzi, że zaproponował podwiezienie młodej kobiety do domu, ale po drodze postanowiła ona wysiąść z samochodu. Próbował do niej odzwonić, ale powiedziała, że musi iść do domku na drzewie. Ponieważ Terry był pijany i zmęczony, postanowił po prostu na nią poczekać i zasnął. Następnego ranka, kiedy się obudził, znalazł zakrwawiony kamień na siedzeniu kierowcy. To go przeraziło i natychmiast pobiegł do lasu szukać Merin, tylko po to, by znaleźć jej martwe ciało w pobliżu drzewa. Terry był zdruzgotany tym widokiem, ale bardziej martwił się, że będzie sądzony jako podejrzany. Dlatego pozbył się wszystkich dowodów, które mogłyby powiązać go ze zbrodnią. Postanowił również nikomu nie mówić o tym, co wydarzyło się tego pamiętnego dnia. W teraźniejszości Ik zdaje sobie sprawę, że jego brat znał istotne informacje, które mogły pomóc mu oczyścić jego imię. W przypływie wściekłości zaczyna bić Terego, ale wkrótce pojawiają się policjanci i aresztują go za stworzenie sceny. Następnego ranka Lee udaje się go uwolnić i obaj przyjaciele wdają się w rozmowę. Jednak w jej trakcie Ik zauważa, że ma na sobie krucyfiks Merin. To nagle uświadamia mu, że jego najlepszy przyjaciel był facetem, w którym była zakochana i dlatego zerwali. Tej nocy Ik udaje się do opuszczonego budynku i stara się usunąć te dziwaczne rogi, uderzając głową w betonową ścianę. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że miejsce jest zaatakowane przez węże, które pełzną w jego kierunku. Natychmiast chwyta kawałek drewna, aby się bronić, ale zdaje sobie sprawę, że węże nie chcą go skrzywdzić. Zamiast tego jeden z gadów wspina się na niego i umieszcza się na jego szyi jak zwierzę domowe. W tym momencie Ik ogarnia jeszcze silniejsze pragnienie zemsty na wszystkich, którzy go skrzywdzili. Postanawia dać im wszystkim nauczkę, zaczynając od kelnerki. Później, gdy przygotowuje się do powrotu do domu po zakończeniu zmiany, Ik zakrada się za jej samochód. Następnie nakazuje jednemu ze swoich węży ugryźć jej twarz, niszcząc to, na punkcie czego miała obsesję, jej urodę. Następnie jedzie do domu swojego brata i przyłapuje go na używaniu wszelkiego rodzaju nielegalnych substancji. Ik używa swoich mocy,
aby zmusić go do połknięcia wszystkich tych substancji naraz. Jego celem nie jest wyeliminowanie Terego, ale sprawienie, by zapadł w śpiączkę. Kilka minut później Tery ma przerażające halucynacje i wpada w stan całkowitego szoku. Następnie Ik aranżuje spotkanie z Lee i natychmiast ściąga naszyjnik Merin z jego szyi. O dziwo, ten ostatni jest teraz w stanie zobaczyć rogi i okazuje się, że naszyjnik mu to uniemożliwiał. Teraz, gdy Lee jest wystawiony na działanie magii, ujawnia, że to on zlikwidował Merin. Następnie pokazany zostaje montaż retrospekcji. Okazuje się, że Lee był również zakochany w Merin i był głęboko zazdrosny o Iga przez całe dzieciństwo. W noc, kiedy Merin zerwała z Igiem, Lee poszedł za nią do lasu. Błędnie myślał, że wysyłała mu sygnały i że zerwała z Igiem, aby być z nim. Kiedy Merin upierała się, że kocha Iga bardziej niż kogokolwiek na świecie, Lee rzucił się na nią w szale zazdrości i zlikwidował ją kamieniem. Następnie ukradł jej naszyjnik i podłożył zakrwawiony kamień w samochodzie Terego. W teraźniejszości między dwoma mężczyznami wybucha walka, a Lee ostatecznie obezwładnia Iga. Po ciężkim pobiciu wkłada go do swojego samochodu i podpala. Następnie wraca do miasta, twierdząc, że Ik przyznał się do zbrodni i popełnił coś nie do pomyślenia. Nie wiedząc o tym, rogi ratują Iga z ognia, choć jest on potwornie poparzony i oszpecony. Wlecze się do domu Merin i w końcu udaje mu się przekonać jej ojca, że jest niewinny. Następnie zakłada medalion na szyję, ponieważ jest to jedyne wspomnienie, jakie ma o swojej ukochanej. Gdy tylko Ik to robi, jego ciało zostaje cudownie przywrócone, a rogi znikają. Ojciec Merin wręcza mu klucz do jej skrytki, którą Ik szybko otwiera. Ik znajduje w niej liścik od Merin, w którym zdradza, że wiedziała ona o jego oświadczynach. Ze łzami w oczach czyta list, w którym wyjaśnia, że umierała na raka i nie chciała, by cierpiał, więc odepchnęła go pod pretekstem kochania kogoś innego. Następnie Ik odwiedza swojego brata, który wraca do zdrowia w szpitalu. Ujawnia, że to jego najlepszy przyjaciel, Lee, stoi za tym wszystkim. Terry jest zszokowany tą informacją, ponieważ zawsze uważał Lee za dobrego człowieka. Oferuje bratu pomoc w zemście, ale Ik wie, że Terry nie jest w stanie się ruszyć, więc postanawia pojechać sam. Wkrótce dociera do domu Lee, ale zdaje sobie sprawę, że ten nie pamięta wcześniejszej walki między nimi. Zaprasza więc Lee na spacer po lesie i prowadzi go do miejsca, w którym zginęła Merin. Wkrótce potem pojawia się Terry z policjantem i zmuszają Lee do przyznania się do winy. Jednak gdy wszyscy są rozproszeni, przebiegły facet wyrywa broń funkcjonariusza i likwiduje go, jednocześnie raniąc Terego. W tym krytycznym momencie Ik zrywa naszyjnik Merin, powodując, że wyrasta mu para skrzydeł i staje w płomieniach. Ostatecznie przekształca się w demonicznego potwora z wielkimi rogami i płonącym ciałem. Przerażony Lee strzela do niego kilka razy z bliskiej odległości, ale Ik wciąż stoi. W swoim rannym stanie podchodzi do byłego najlepszego przyjaciela i dźga go rogami. Następnie telepatycznie wpycha węża do gardła Lee, likwidując go na dobre. W ostatniej scenie Ik ulega obrażeniom i upada na podłogę. Gdy Terry płacze z rozpaczy, tlące się zwłoki Iga zamieniają się w stwardniały popiół, a on wydaje się łączyć z Merin w zaświatach. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.